Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot Zapraszam moje drogie Panny na czytanie na miłość, pierwszy kwartał 2025 roku, w styczeń, luty marzec, te pierwsze trzy miesiące, kochani, czytanie ogólne, w miłości dla wszystkich osób, które są wolne, dla singli, dla, dla osób w relacjach, w związkach. Będziemy zaglądać patrzeć, co wydarzy się w styczniu, w lutym. W marcu, jaka będzie Wasza e, sytuacja, Wasza energia? E, I moje drogie kochane, mm, moje drogie kochane, e, panny, panny, e, zobaczymy, moi drodzy, jak będzie wyglądała ta bieżąca sytuacja. E, pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka. Po tych czynnościach nie ominiecie żadnego czytania na czas. Pamiętajcie również o łapce w górę, o komentarzu. Dzięki temu dajecie szansę na dalszy rozwój temu kanałowi. Co w miłości dla osób z znaku panny na styczeń, noty i marzec. Wow, 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 To się porobiło, to się porobiło. Ok. Luty i marzec, panna. Dobrze, zobaczmy wobec tego, jaka będzie Twoja sytuacja, druga panno eee, uh -huh. To i Twoja sytuacja, Twoja energia, paśki lichów. Paśki lichów, okej. Okay. Moje drogie panny, co pomaga co przeszkadza osiem kielichów 8 kielichów co moi kochani co w styczniu co przynosi styczeń? Styczeń przynosi piątkę kielichów. Pięć kielichów, co w lutem. Siódemeczka buław, co w marcu. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. I moi kochani, rada wskazówka, wynik: słońce. I słoneczko. Ok. Co mamy w tle? W tle mamy asa miecze. Siódemkę kielichów. I pazia miecze. Dobrze. Dobrze, moi drodzy, moi kochani, moi drogie, kochane panny. Kochani, jest tutaj nowy początek. Jest nowy związek, nowe uczucie, nowa relacja. Dla jednych, a dla innych odrodzenie uczuć, rozmowa wyjaśniająca, wyjaśnienie pewnych niejasności, Pewnych sytuacji z waszego, z waszego życia, w waszych związkach, relacjach. Jeżeli tutaj jest jakaś osoba, która będzie wyjaśniać jakąś sytuację z przeszłości, z obecnym partnerem, partnerką, mężem, żoną, albo z osobą, z którą na przykład nie jest w związku, to jest tutaj możliwy nowy początek po wyjaśnieniach, po rozmowie, po dyskusjach, po polemikach, po wielu dylematach, po takiej rozmowie konstruktywnej, ale też rozmowie z udziałem rzeczowych argumentów. I teraz wiecie co. Po tej wyjaśniającej rozmowie e, wygląda to trochę tak, jakbyście mieli już teraz więcej możliwości, więcej opcji, tak? Na przykład, nie wiem, byliście singlem-singielką, zastanawialiście się na przykład może nad kimś nowym, może nad jakąś nową relacją, nową znajomością, a to nagle okazuje się, że ktoś na przykład się do was dobija i chce wyjaśnić sprawę, tak? E, chce wyjaśnić jakąś przeszłość, e, czy to, dlaczego na przykład wasza relacja czy związek się zakończyły. E, moi drodzy. Niezależnie czy właśnie jesteście stanu wolnego, czy jesteście w relacji w związku, no to tutaj jest nowy początek. Jest nowy początek, jest nowy związek, jest odrodzenie, jest nowe, nowe uczucie. To jest początek związku, początek relacji, ale pomimo jakiegoś początku, nowego początku, wy nadal skupiacie się na tym, że macie jeszcze. Więcej opcji, więcej możliwości. Więc, wiecie, to nie jest takie ostateczne. To znaczy, może ktoś tak uważa, albo ktoś by tak chciał, ale panna nie uważa to za ostateczność, tylko nadal, jakby, no może też z przyzorności, tak? Jakby znowu coś, wiecie, ten nowy początek nie wypalił. No to tak, jakbyście trochę właśnie mieli te opcje, tak? Czy nawet w Waszej relacji, w Waszym związku ciągle są tutaj jeszcze osoby, które do których wiecie, że co do danej znajomości możecie, co do jakiegoś kontaktu, możecie nawiązać kontakt, możecie sięgnąć do tej znajomości, możecie zagadać tą osobę i jeszcze zagaić, jeszcze jesteście w kontakcie, no albo będziecie właśnie sprawdzać w pierwszym kwartale te opcje. Tylko teraz tak, no możliwości będzie wiele, ale będziecie się mocno zastanawiać, bo będziecie wiedzieć, że tylko jedna opcja jest opcją, ofertą właściwą. Na przykład właściwą osobą, tak? Moi kochani, jeżeli byście sięgnęli po więcej niż jedną i wam się wydawało, że można, no to się może okazać, że ktoś zacznie plotkować, może otoczenie zacznie plotkować, może jedna z tych osób zacznie plotkować o tej sytuacji. Jeśli nie będą to plotki, to może być po prostu powiedzenie prawdy. Tutaj jakaś prawda. Zresztą tutaj w Asie Mieczy już jest wyjaśniająca rozmowa. No może się okazać, że ktoś powie swoją prawdę, że może ma więcej osób, więcej opcji. Może po prostu postawicie, moi kochani, sprawę jasno. Mam nadzieję, że to wy, no chyba, że jest to energia drugiej strony, że tutaj ktoś stawia sprawę jasno. Najprawdopodobniej to wy, że okej, okay, wyjaśniliśmy. Gdzieś tam e, jeszcze te dylematy zniknęły, coś wyjaśniliśmy, zaczynamy z nową kartką, mm, mamy nowy początek, nowy, czy też nowy związek, ale tak jakbyście dali do zrozumienia tej osobie, czy ta osoba Wam, albo zostało to po prostu wypowiedziane, że pomimo tego Wy macie jeszcze więcej ofert, więcej możliwości i jakby nie będziecie e, zamykać tych znajomości, tak? To znaczy, chodzi o to, żebyście albo wy, albo ta druga osoba w tym wszystkim mieli świadomość, że tutaj nic nie jest na 100%, jeżeli. Wiecie, jeżeli ktoś nie zda tego egzaminu, tak? Jeżeli ktoś nie, nie faktycznie nie będzie tutaj naprawy tej relacji, jeżeli nie będzie. Naprawionego błędu z przeszłości, albo jeżeli by się miała sytuacja powtórzyć, to tutaj jakby dajecie do zrozumienia, czy ktoś wam daje do zrozumienia, że słuchaj, tutaj na razie jesteś opcją, tak? Jeżeli wykażesz, że faktycznie staćcie na coś więcej, w sensie staćcie na trwałą relację, trwały związek, że nie będzie konfliktów, nie będzie nieporozumień, nie będzie jakichś dziwnych sytuacji, nie będzie na przykład, wiecie, no właśnie, nie będzie innych osób, tak? No. Nie będzie jakichś niedomówień, jeżeli wszystko będzie proste, przejrzyste, klarowne, jeżeli będzie, będziemy tylko my, no to super, tak? Ale w razie gdyby to tutaj te opcje jeszcze są i żeby ktoś miał świadomość, że są, tak? I to jest powiedzenie tej prawdy. Że tak naprawdę to ja mam wiele jeszcze, wiecie, wiele możliwości, tak? Że nie, to nie jest tak, że my tutaj wyjaśniliśmy sobie coś z przeszłości. Jakieś zaszłe sprawy, jakąś sytuację, czy nie wiem, czy jakieś odejście, czy, czy coś właśnie, co wcześniej było, było trudne, A że tutaj coś wyjaśniliśmy, zaczynamy od nowa, więc no, też, żeby się ktoś nie spodziewał, jakby czy wy, czy ta druga osoba, że, że to wszystko, tak? Że to tylko, że, że jest nowy początek i że nie ma innych osób. No właśnie, to jest jakby takie danie do zrozumienia, że ktoś chce sobie jeszcze móc pozwolić na. W razie gdyby na sięgnięcie do innej znajomości, do innej relacji, jeżeli by tutaj znowu coś nie wyszło, jesteście w energii Pazia lichów i macie, macie moje drogie panny, no, taką sytuację, w której no właśnie, to najprawdopodobniej wy marzycie o tak zwanych niebieskich migdałkach i świnkach. I możecie być w energii różnych dziwnych pomysłów. No właśnie, te pomysły będą takie bardzo kreatywne, bardzo fajne, nowe i faktycznie można by z tego skorzystać. Może nawet Wy skorzystacie z jakiegoś pomysłu. Właśnie może jednym z pomysłów będzie to, o czym powiedziałam przed chwilą, że pomimo wyjaśnienia pewnej sprawy z przeszłości, to pomimo tego czy nowego związku, nowego początku, dacie sobie taką możliwość, że w razie gdyby to ja tutaj mogę jeszcze z kimś innym, a z ciebie mogę znowu zrezygnować albo. Jeśli coś, wiecie, jeden, to jest na tej zasadzie, jeden Twój fałszywy ruch, i ja, że tak powiem, z kimś innym się tutaj będę dogadywać, tak? No właśnie. Natomiast nie ukrywajmy, że się w energii otwartego serca, otwartego serca na przygody, na znajomości. Taką macie nową energię, taką. No, chcecie iść za, tym, za głosem serca, ale też chcecie pójść nową drogą. A więc dla jednych to nowa relacja, nowa znajomość, a dla innych nowy początek w jakiejś relacji, tak? Moi kochani, moi kochani ewentualnie jest jeszcze tak, że tutaj w jakiejś relacji, czy to, wasz, czy to Wasze dziecko, czy tutaj czyjeś dziecko też będzie odgrywać pewne, pewne znaczenie, pewną rolę. I Wy możecie też zechcieć coś robić dla dziecka. To może być tak, że po prostu jakaś matka chce, żeby dziecko miało ojca, tak? Drugiego ojca czy nowego ojca. To jest troszeczkę na tej zasadzie, że tak może to wyglądać. W każdym razie, na pewno, baś kielichów mówi, że o, wy rozpoczynacie nowy związek, jesteście w energii nowego związku lub nowego etapu w istniejącym już związku. Tutaj jakieś. Y Niezobowiązujące relacje będą przekształcać się w związki stałe, wie już jakieś poważniejsze deklaracje, może nawet oświadczyny, może planowanie wspólnego zamieszkania, a może po prostu zamieszkacie razem. A tutaj jest po prostu wejście na wyższy etap w relacji w związku. Przekształcenie tego romansu w związek jak najbardziej. I, i moi drodzy, możecie liczyć też na duże wsparcie emocjonalne. Tu mogą się pojawić wyznania miłości, i być może to wy będziecie tę miłość wyznawać. I jest tu kompromis. Jest tu też pójście na kompromis w trwającym konflikcie, w trwającym sporze. Więc mocno z tym, asem z tym asem mieczy na pewno ktoś z Was idzie na ten kompromis, tak? Ale ma w razie gdyby te opcje jeszcze dostępne. Trzyma sobie, jakby coś. Co pomaga, co przeszkadza? Tu jest ósemka kielichów. E, moje drogie panny, ósemeczka kielichów. E, no właśnie. Trochę tutaj przeszkadza fakt, że ktoś nie może usiedzieć w jednym miejscu, nie potrafi przebywać w jednym miejscu. No i tutaj albo często zmienia miejsce zamieszkania, albo często zmienia miejsce pobytu, po prostu. Ewentualnie przeszkadza albo w was, że wy nie wiecie, czego tak naprawdę sami chcecie, albo kogo chcecie. Często zmieniacie zdanie, zmieniacie plany. Albo y, może, kochani, przeszkadzać, no właśnie, jakieś skłonności mogą przeszkadzać do jakichś uzależnień, do jakichś używek, albo wasze, albo drugiej osoby. Mogą to być jakieś uzależnienia wszelkiego rodzaju, używki. Y, no i to przeszkadza. Pomogłoby podejście z dystansem, ale moi drodzy, y, no też może komuś. Y, po, pomoże odejście od tego, co nie służy, właśnie od jakichś nawyków, od jakichś uzależnień, od jakichś emocji, które nie służą, od sytuacji, które nie służyły, po wyjaśnieniu jakiejś sytuacji, tak? Zakończenie, odejście, jakby już od myśli o tej sytuacji, już coś zostało wyjaśnione, przegadane, przepracowane, i tu jakby po prostu żeby do tego już nie wracać tak? natomiast y, są jeszcze osoby, którym będzie przeszkadzała odległość że będziecie w jakiejś relacji lub związku na odległość przez jakiś czas to też może przeszkadzać no po prostu, no wiecie no, nie, może nie każdego dnia można się spotkać albo nie tak często, jakbyście chcieli ewentualnie jeszcze komuś może, może przeszkadzać y Rozwój tej relacji, rozwój tego związku w jakichś niesprzyjających okolicznościach. No może w okolicznościach takich właśnie, że jest dziecko na przykład, i dla kogoś to dziecko może nie tyle, co stanowi problem, ale jednak ktoś nie bardzo jeszcze potrafi, wiecie, tak. Być w tej relacji, w tym związku, bo jest to takie jakby za świeże, tym bardziej, że jest jeszcze po którejś ze stron dziecko, tak? I może to dziecko jeszcze, wiecie, nie jest tak do końca przekonane, jeszcze jest jakby też praca nie tylko nad relacją, ale nad relacja, relacją, relacjami z tym dzieckiem, tak? I to jest takie... No, moglibyście to uwa uważać, że albo może to dziecko wam nie sprzyja, może tak uważacie albo po prostu. Znaczy, nie to, że wasze, tylko czyjeś na przykład, tak? E albo tak uważacie, albo właśnie. Albo może tu chodzi też o to, że e uważacie to za niesprzyjające okoliczności, e że dziecko jest jeszcze za młode, tak? Że gdyby było dorosłe, to byłoby lepiej. O, gdyby było pełnoletnie, na przykład. O, no, może taka sytuacja być, ale moi drodzy. No tak. Co jeszcze tu może przeszkadzać? W styczniu mogłoby wam, mamy piątkę kielichów, w styczniu może, może przeszkadzać jakaś separacja, albo właśnie zmienne decyzje, no albo jakieś oddalenie fizyczne lub emocjonalne, ewentualnie rozczarowanie, ewentualnie ta relacja związek na odległość. To, że po prostu może myśleliście, że wy szybciej będziecie razem mieszkać, a tu jeszcze na przykład ktoś tego nie proponuje, albo wy zaproponowaliście i Może tutaj być coś jeszcze nieodwzajemnione w styczniu. I możecie mieć poczucie takiego oddalenia emocjonalnego lub fizycznego, ale tutaj bardziej to postrzegam jako takie jednak oddalenie fizyczne, że jest to na odległość jeszcze. Ale są tu plany, jest tu energia tych planów, tego wejścia na wyższy etap relacji, tak, żeby być razem, tak? Tak, żeby, żeby być razem i razem kochani. Rozwijać tą relację na co dzień, a nie tylko spotykać się. E, I właśnie to pięć kielichów, e, właśnie to pięć kielichów. Mm, e, mówi o tym, że dla kogoś jest to skomplikowana relacja, skomplikowany związek uczuciowy, i ktoś to postrzega, że prawdopodobnie jest to skomplikowane przez obecność dziecka czy czyjegoś. Może tak być. No, jeżeli komuś przeszkadza wasze dziecko, to tak jakby. No, oczywiście będzie to dla was rozczarowujące, tak? To y, rozczarowanie tym, że, że, że komuś przeszkadza dziecko, tak, że lepiej byłoby, gdyby tego dziecka nie było. No to jest takie. Mm, no, styczeń może jakby, to jest też wiecie, takie mm, pokazanie, powiedzenie, pokazanie, tak, że jest to dziecko, powiedzenie, że, że nie jesteście tylko wy, tylko ktoś bierze jakby dwa w jednym, tak? I y, i tutaj może ta osoba po prostu potrzebuje czasu, żeby się nad tym zastanowić, albo sami zauważyliście, że trochę jakby jest wycofanie lub taka, taka sytuacja. Y gdzie ktoś musi się zastanowić, przemyśleć, chociaż o tym nie mówi, tak, ale chodzi o to, że tak jakbyście bardziej czuli emocjonalnie, uczucia, emocje tutaj wchodzą, że coś tutaj się jakby zmienia, albo że ktoś się oddala uczuciowo czy fizycznie, czy na przykład wstrzymuje, nie chce się tak często widywać, albo wstrzymuje ten kontakt. To jest takie. A... Może tak być, a nie musi. Może to oznaczać poświęcenie też poświęcenia, tak? Że ktoś się dla kogoś poświęca w styczniu. I zastanawia się jedna z osób nad własnymi uczuciami. To jest tak, jakby nie było tego rozeznania we własnych uczuciach. I może tu być w styczniu trochę samotności w związku z tym, bo ktoś rozeznaje uczucia, ktoś chce wiedzieć, czy, czy, czy po prostu jest w stanie pokochać też czyjeś dziecko, bo to o to chodzi. No a tak naprawdę wydaje mi się, że to może być taka była informacja, która po prostu ktoś się nie spodziewał, albo kogoś troszeczkę szoknęło. Natomiast y, y, osoba po prostu potrzebuje to zaakceptować. Potrzebuje na to czasu. Potrzebuje wziąć pod uwagę to i podjąć jakąś poważną decyzję, w której no jednak jest to poświęcenie też dla drugiej osoby, tak. Może to być po prostu trochę w samotności. Możecie odczuć, że styczeń będzie taki, gdzieś będzie potrzebował ktoś przetrawić to, tak, że jest obecność jeszcze dziecka. Eee, no, pewnie to się uda. Natomiast w siódemce, buław w lutym. A w siódemce była w Lutem, kochani. Jest możliwe jest możliwy konflikt, jest możliwe nieporozumienie. Być może w związku z tym, a może w związku z czymś zupełnie innym. Być może to otoczenie, albo ktoś z rodziny będzie starał się krytykować Wasze plany, może właśnie związek z kimś, jeżeli to jest czyjeś dziecko może wiecie, jak wiecie, jak to otoczenie czy rodzina, że na przykład no, to nie możesz sobie już znaleźć, już nie ma na tym świecie ludzi wolnych, w sensie, nie wiem, bez dzieci, bez, bez jakiejś przeszłości małżeńskiej, tak. Czy w ogóle, no, no takie są czasami, wiecie, podpowiedzi otoczenia, natomiast no, to nie są oczywiście dobre podpowiedzi, bo. To może być też zwykła zawiść otoczenia, czy kogoś nawet ze znajomych z rodziny zawiść, czy po prostu zazdrość, tak? Że Wam się zaczyna układać, że macie tutaj, że możecie jakiś romans przekształcić w związek, albo że po prostu macie nową relację, nowy związek, nową osobę, a to, że ktoś ma dziecko z poprzedniej jego związku, no to jakby ani to dziecko nie winne, ani ta osoba, tak? Więc no, Wy też na to patrzycie w ten sposób, że. że że macie to jakby do przezwyciężenia, tak? Że ktoś krytykuje może was za to, ktoś krytykuje wasze plany związane z tą relacją, czy z tą osobą. Może nawet będziecie w lutym odczuwać jakąś presję otoczenia, tak? W związku z tym, no ale jeżeli się nie poddacie, jeżeli wytrwacie. Dzięki waszej osobistej dzielności będziecie triumfować nad przeciwnościami niebawem. Dlaczego? No dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że jeżeli to będzie jakiś niepomyślny czas, niepomyślny okres, to warto się nie poddawać, nie ustępować, nie odpuszczać. Przy zdecydowanym podejściu, przy mądrych posunięciach jest możliwe zwycięstwo, tak? że ostatecznie to wy zwyciężycie. Tak? Jeżeli chcecie oczywiście być z tą osobą w tej relacji, żadne otoczenie nie będzie miało wpływu na Waszą decyzję, tak? bo to są Wasze uczucia, Wasze decyzje. Wiecie, jak to wygląda. Natomiast może Was to drażnić w lutym, tak? Że taka reakcja z czyjejś strony, albo ze strony otoczenia, albo ze strony jakiejś bliskiej osoby, nie wiem, przyjaciela, przyjaciółki, znajomych, że jakby życie Wam ludzie będą utrudniać pod tym względem. Zamiast wiecie, Was tam wspierać, pomagać, dodawać otuchy, to, to właśnie będzie takie, wiecie, odwrotnie. No ale Wy tutaj. Pomimo, że możecie mieć w sobie jakąś sprzeczność, oczywiście, czy dobrze postępujecie, czy, czy to dobrze się będzie tak poświęcić dla kogoś, dla czyjegoś dziecka, być może, ale, ale moi kochani, poprzez nawet to, że będą się wtrącać osoby trzecie do Was, do Waszego związku, do Waszej relacji, że może powstać nieporozumienie, ale to jest kochanie przez zawiść, przez zazdrość, że wy macie w ogóle możliwość i szansę z kimś być, a może inni tak naprawdę są sami, albo nie mają tak udanych, szczęśliwych relacji, związków, możliwości, że jest uczucie, że jest miłość, a to, że jest jeszcze dziecko, to jest po prostu wymyślanie powodów z, przez jakąś osobę, a nie szukanie sposobu na bycie z osobą, którą się kocha, tak? Do której są prawdziwe uczucia. Także wy tutaj, jakby w lutym, też nabieracie sił poprzez te nowe doświadczenia, poprzez walkę z trudnościami, z przeciwnościami, może nawet z jakimiś osobami, moi kochani, i, i pokonacie też strach przed jakimś nowym wyzwaniem, bo to może być po prostu w lutym strach, że jakby wzięcie na siebie odpowiedzialności za kogoś i jeszcze za czyjeś dziecko trochę wyzwoli strachu, że jest to wyzwanie, ale kochani, wszystko jest dla ludzi. No nie? No pewnie, że tak. W marcu jest sprawiedliwość. W marcu jest karta sprawiedliwości. No i tutaj chcecie postąpić uczciwie, kierować się uczciwością. Chcecie być fair. Dosłownie. Ale w marcu też chcecie uporządkować swoje sprawy, wszystkie. W relacjach, w związkach z każdym, wiecie, czy uporządkujecie może też jakieś tam, wiecie, znajomości, właśnie, może to zawistne otoczenie, to, które wcale nie jest takie przyjazne i wcale dobrze nie doradza, może z tym zrobicie porządek, może uporządkujecie inne swoje sprawy prawne, jakieś urzędowe i inne. Tutaj też jest jakieś wybaczenie, może sobie, może komuś, niektórzy z Was moi kochani, tu są też jakieś możliwe konsultacje prawne. Może być zawieranie związków cywilnych, małżeństwa, tak, w urzędzie stanu cywilnego na przykład, ale mogą być tu jakieś konsultacje właśnie z prawnikami, co do być może zawarcia związku małżeńskiego, albo jeśli macie jakieś przeszłe sprawy, może ktoś będzie zasięgał opinii, porady radcy prawnego, prawnika, adwokata, może w zakresie jakiegoś rozwodu, może w zakresie jakiejś Jakiegoś podziału majątku, może w zakresie tutaj, może też chodzić o jakieś alimenty, tak? No, mogą być różne sytuacje, wy po prostu porządkujecie, jakby te kwestie, i tyle. I moi kochani, ta sprawiedliwość też pokazuje, że kierujecie się tym uczuciem, kierujecie się rozumem. Chcecie zadbać i już w marcu zaczynacie dbać o tą równowagę, o tą harmonię, żeby tutaj się nikt nie wtrącał, ani zawistne otoczenie, ani ktoś, kto się podaje za przyjaciela, ani może nie jest. Jakby będziecie odsuwać te osoby, które być może wam nie służą, bo widzicie, jest ta ósemka kielichów, która tutaj też może mówić o tym, że przeszkadza, właśnie, że wy tu możecie poczuć ulgę, kiedy faktycznie kogoś ze swojego otoczenia, być może, e, będziecie tutaj eliminować. Tak, kogoś, kto nie jest przeciwny, kogoś, kto widzi tylko problemy a, a, i powody a nie sposoby kogoś, kto być może właśnie jest taką osobą, z którą no nie da się dalej iść, tak, przez życie. Że nie warto, nie, nieważne, czy to jest ktoś w związku, czy to jest ktoś e, kochani, e, ktoś z przyjaciół, ktoś z otoczenia, no nieważne jakby, kim jest ta osoba, ale no jakby iść yy, nie po drodze Wam dłużej dalej, tak, że jakby jakieś to są takie trudne emocje z tą osobą, które nikomu, niczemu, dobremu nie służą i być może Wam nie pozwolą jakiejś stabilnej relacji długotrwałej zbudować, tak, że Wy przez tą osobę też nie możecie jakby swojego szczęścia rozpocząć czy kontynuować, bo jak tylko kogoś poznajecie albo jak tylko chcecie jakiegoś powrotu czy jakiegoś szczęścia z kimś, to jest zawsze ktoś lub ta sama właśnie osoba, która Was po prostu od tego próbuje odwieźć, to jest taka troszeczkę energia, którą Wy będziecie Właśnie jakby przyjdzie to zrozumienie, i, i będziecie kierować się tym rozumem, a nie tymi emocjami. Będziecie dbać o równowagę, o harmonię. Nie będziecie też zbyt surowo oceniać drugiej osoby, czy to w relacji, czy to w związku, czy to tego, nie wiem, czy tą koleżankę, przyjaciółkę, znajomego, ktokolwiek. To jest kto tutaj trochę przeszkadza, zamiast pomagać. Znaczy nie trochę, a nawet może bardzo. I kochani, no też będziecie rozważać plusy i minusy tej sytuacji, tak? Że jest nowa relacja, że jest, nie wiem, jakiś powrót, że jest propozycja, że są oświadczyny, że są zaręczyny, że wspólne zamieszkanie, że planowanie albo w ogóle zamieszkanie, że jest jeszcze dziecko albo wasze, albo kogoś. To jest takie, wiecie, taki bilans tutaj robicie, jakby. I uczciwie, do tego podchodzicie. Porządkujecie swoje sprawy. E, moi drodzy, być może po prostu w marcu zetkniecie się z jakimiś e, skutkami swoich decyzji z przeszłości albo jakaś ta przeszłość będzie po prostu trzeba ją tu rozliczyć. Może wy będziecie kogoś rozliczać albo z kimś się rozliczać. Jest też taka możliwość. E, w lub, tak jak, tak jak wspomniałam, będziecie, będziecie wracać w marcu do jakichś zaległych spraw po to, żeby się definitywnie nimi zająć, rozwiązać je, załatwić, żeby już więcej one Wam. Do przyszłych relacji i związków się tutaj nie, nie przenikały. W razie wskazówce w wyniku jest karta słońca no i bardzo pięknie, bo słoneczko mówi, abyście, kochani, mówi radzi, żebyście się w zasadzie w tym własnym blasku. Słońcu wygrzewali, ale też tutaj pokazuje się klarowność, jasność czyichś intencji, czy czyich, tych czynów, tych, tego uczucia też. Tutaj jest, słuchajcie, tutaj w tych relacjach, związkach, tutaj są uczucia widoczne jak na dłoni słownie. Jest ciepło, jest harmonia, jest, hormon... jest ciepło, harmonia, zrozumienie. Są tutaj wszystkie ciepłe uczucia. Jest tu sukces przede wszystkim i szczęście, jest spełnienie. Jest spełnienie w miłości. Przed wami radosne chwile, czas, w którym nie zabraknie stabilizacji, nie zabraknie poczucia bezpieczeństwa i te uczucia będą naprawdę widoczne jak na dłoni i waszej i drugiej osoby. I tutaj, już po zrobieniu tych porządków w swoim życiu, też co do osób, które w waszym życiu mają z wami zostać i otoczenie, a które out, no to właśnie y, będzie zrozumienie, będzie harmonia, będzie, będzie fajnie, tak. Yy. Też dobrej wiadomości w uczuciach, jak najbardziej. I co jeszcze? Poprawa. Może być ciąża. Może być ciąża w tym trzecim kwartale. Możecie się dowiedzieć, że jesteście w ciąży. No i szczęście, radość, wszyscy zadowoleni. Mhm. Uh -huh. Ale też, kochani, w tym, to słońce pokazuje, że wy już pozostawiacie za sobą przeszłość, że odcinacie się od tej przeszłości albo od jakiejś osoby, od jakichś osób, od jakiegoś otoczenia, że tutaj zwycięża po prostu, wiecie, to, jakim jesteście, jaką jesteście osobą, i jaką osobą jest ta druga osoba nad czymkolwiek innym, zwłaszcza czymś, co byłoby na przykład materialne. Kochani, Zaczynacie korzystać z tego, co niesie życie, z tego, co niesie relacja, z tego, co wnosi druga osoba do relacji, też tak? Eee, bardzo pięknie. I tutaj też jakaś prawda prawda o Was, o relacji, prawda o drugiej osobie prawda o tym, że jest wszystko jasne, klarowne. Fajnie, bo tu pokazuje się szczęście rodzinne, więc to jest na pewno i zaakceptowanie, i tutaj, że ktoś podjął się wyzwania, i, i chce stworzyć rodzinę. Nieważne, że nie ze swoim dzieckiem, ale chce być tutaj, czy ojcem dla tego dziecka, czy, czy po prostu, wiecie, zastąpić, tak, w jakiś sposób drugiego rodzica. I tutaj też pokazuje się szczęśliwe małżeństwo, kochani. Więc jak najbardziej to może być małżeństwo też finalnie. Mogą być takie plany, a może po prostu być zawarte małżeństwo w pierwszym kwartale. Dobrze, moje kochane panny, dbajcie o siebie. Miłości, buziaczki, papa.